To długa historia. Dużo mówi się o tym, z czego korzystali pracownicy Piranha Bytes przy tworzeniu gier z serii Gothic. W skład tego wchodzą mitologie germańskie, legendy, opowiadania i powieści Tolkiena, które pomagały kreować fabułę przeciwników i świat. Okładki filmów i obrazy znanych malarzy pomagały przenieść wyobraźnię artystów na mapę 3D, co również niewątpliwie pomagało w tworzeniu poszczególnych lokacji. Różne religie również brały czynny udział we wszystkich trzech gotikach od Piranii. Zawierały elementy wiary judaistycznej, chrześcijańskiej, a nawet religii starożytnego Egiptu i elementy zaratusztrianizmu. W skrócie, Gothic korzystał z wielu dzieł popkultury, ale jednocześnie Gothic szybko stał się nowym dziełem popkultury. Zatem odpowiedzmy sobie na pytanie, co, kto i kiedy używał elementów z Gothica do kreowania nowego dzieła. Zapraszam na materiał o tworach, które garściami korzystały z tego, co zostawił nam po sobie Gothic. Oczywiście nie trudno doszukać się takich elementów w innych grach Piranii. Studio to od zawsze miało ciągotki do tekstów hermetycznych dla społeczności graczy Gothica. Więc słynny dialog Kyla ze Starego Obozu, który narzeka, że przebiegamy przez jego chatę, możemy usłyszeć w grze Risen 3 Władcy Tytanów od postaci również nazwanej Kyle. Ile razy mam wam powtarzać, sukinsyny, żebyście nie przebiegali przez moją chatę? How many times have I told you bastards not to run through my hut? W Eleksie natomiast mogliśmy usłyszeć dialog żywcem wyjęty od Lobarta z Gothica 2. No ale to Piranie. W ostatnim materiale o Risenie wspomniałem o ogromnych podobieństwach w kwestii fabularno-technicznych do serii Gothic. Oczywiście Risen był dzieckiem tego samego studia co Gothic, więc to oczywiście normalne. CD Projekt Red, jako że doskonale znają realia rynku polskiego, pozostawili parę smaczków stricte gothicowych w swoich grach. Wszakże każdy gracz w naszym kraju jest w jakiś sposób zaznajomiony z Gothiciem, a jeśli nie z samą grą, to z memami z niej na pewno. Słynny smaczek jest zawarty w dialogu z kupcami, gdzie możemy powiedzieć do nich jakże charakterystycznym dla Gothica tekstem: pokaż mi swoje towary. Co jednocześnie było subtelnym, nieinwazyjnym nawiązaniem z lekką nutą humoru. Pokaż mi swoje towary. Gothic miał to do siebie, że jako główny bohater wkraczamy do żyjącego świata. Wiele postaci nie czekało na interakcje z nami, ale za to my musieliśmy ich szukać. W nocy ludzie chowają się przecież do swoich domów, udają do karczm, rano zamiatają czy idą na swoje stanowiska pracy, rozmawiają z ludźmi. Sama postać Ruperta w Gothicu 2 musi co jakiś czas udać się na stronę i to w dodatku codziennie od godziny 12.55 do godziny 14. No niezły zawodnik. Bo rutyna NPC w Gothicu była podporządkowana do godziny gry. Stąd istotnym elementem świata była godzina, gdyż wykreowany świat dostosowywał się do pory dnia. Za to też Gothic 1 był chwalony przez recenzentów. Do tej pory nie zdarzało się często, aby w grach losowe potwory szły spać ze względu na późną porę dnia. Dla porównania, w takiej serii fabularnej Might and Magic od studia Fridio, która niestety nie zdobyła dużej popularności u nas w kraju, miasta były kompletnie puste. NPC po mieście poruszali się dosyć chaotycznie, bez ładu i składu, a część po prostu stała, nie robiąc nic innego, co jest dosyć porównywalne, bo chociażby część 9 serii powstawała w czasie wydania Gothica 2. Część 10 natomiast, wydawana już przez Ubisoft, również zawierała całkowicie martwe miasta, a wydana była w roku 2014. Pełny żyjący świat, gdzie to my musimy się nauczyć jego zasad i jak w nim się poruszać, stał trochę w kontraście do poprzednich gier na rynku RPG. Od czasu Gothica już każda gra stawiała na zadbanie o rutynę NPC czy po prostu przeciwników. W samym Gothicu 1 nawet zwierzęta i potwory po zmroku udawały się na spoczynek, czego chociażby Morrowind nie posiadał. Twórcy Wiedźmina zwrócili na to uwagę, co sami przyznali w wywiadzie dla PC Gamer. Parafrazując. Gothic od studia Piranha Bytes jest najbardziej trafnym porównaniem. Myślę, że jest najbardziej podobna do naszej gry. Idealne połączenie fabuły i wolności w otwartym świecie. Seria Gothic jest dość podobna pod względem projektowania zadań i sposobu, w jaki organizujemy historię. Ale nasza gra ma bardzo, bardzo duży krajobraz, a lokacje Gothic były otwartym światem na mniejszą skalę. W Wiedźminie 3 został porzucony pomysł ze skalowaniem siły przeciwników do umiejętności naszej postaci na rzecz naturalnych barier znanych nam z serii Gothic. Podając oczywiście przykład dobrego rozwiązania ów pomysłów w Gothicu 2. Jeśli natkniemy się podczas eksploracji na zbyt silnego przeciwnika, to my musimy zadbać o to, aby podszkolić się na tyle, aby przy następnym starciu tego przeciwnika pokonać. Ważnym elementem są też inne gry, które swojego czasu były zapowiadane jako polski Gothic.
Mowa tutaj o grze Faratan i przyznam się, że do niedawna myślałem, że projekt jest kompletnie porzucony, ale okazuje się wręcz przeciwnie. Twórcy oddali się, jakby to powiedzieć, długiej pracy w ciszy. Parę lat temu premiera była przybliżana do roku 2021, jednak twórcy przesunęli ją w związku ze zbyt dużą ilością rzeczy, jakie chcieli poprawić. Natomiast obecnie twórcy oznajmili przez swój serwer Discord rzecz następującą. Cytuję. Jeśli chodzi o podobieństwa do Gothica, to polega ona na systemie trzech frakcji, kilku easter eggach w grze, jak chociażby sławetne zbieranie rzepy i dialogów w podobnym stylu humorystycznym. Na tym połączenia się kończą. Zdecydowaliśmy, że zrobimy coś zupełnie swojego, a świętość, którą jest Gothic, zostawimy w spokoju i w sferze naszych wspólnych, pięknych wspomnień z dzieciństwa. Tak więc wszystko wskazuje na to, że hucznie zapowiadany polski Gothic stanie się pełnoprawnym, swoistym tworem fantastyki na bazie budowanej własnej tożsamości i choć zapoczątkowany na Gothicu, to może w dalekiej przyszłości Faratan będzie tym samym dla innych gier, czym Gothic był dla gry Faratan. W zasadzie to jedyne, co mnie odrzucało, to ta łatka polskiego Gothica. To trochę odrzucało i brzmiało to dla moich uszu jak próba wydania drewnianej gry w latach 20. XXI wieku z usprawiedliwieniem, że ma być to polski Gothic, a nie nowa, interesująca gra. Ale wychodzi na to, że twórcy ten czas spożytkowali bardzo dobrze. Jest jeszcze jedna ważna informacja od twórcy. Cytuję. Plan mamy taki, że między grudniem 2023 a marcem 2024 zaprezentujemy większe demo. Koniec cytatu. Więc zapewne powrócę do tematu gry Faratan niebawem i może coś się z tego nagra. Z premedytacją nie dotykałem tej kwestii przez hype, jaki był narzucony, kiedy wychodziło to demo. I każde czasopismo wypuszczało o tym artykuł i każdy youtuber nagrywał wówczas o tym materiał. Na swoim Discordzie jeden z twórców podesłał również dwa świeższe screeny, które prezentują się o wiele lepiej w porównaniu do wersji demo. Na ich kanale na YouTubie są też polskie wersje dublażu. Piękna sprawa, panowie, sam trzymam kciuki. Pamiętam, że była jeszcze jedna gra hucznie nazywana polskim Gothiciem. Do tej pory na YouTubie, na kanale Gry Online, widnieje film o Two Words z podpisem polskiego Gothica. Two Words to gra, w którą swojego czasu dużo się zagrywałem, bo kiedy Skyrima jeszcze nie było, to właśnie Two Words odpowiadał za moje zapotrzebowanie na RPG w roli piaskownicy. No i Two Words taki był, zwłaszcza druga część. Choć z perspektywy czasu gra ta wygląda jak tania kopia gier serii Elder Scrolls, to Two Words charakteryzowała się własnymi rozwiązaniami, które na dłuższą metę nie były doskonałe. Możliwość swobodnego łączenia czarów powodowała ogromny debalans, kiedy to odpowiednimi połączeniami dostawało się czar, który jednocześnie zatrzymywał przeciwnika, zadawał mu obrażenia, a nas leczył. Co zauważyłem dopiero podczas rozgrywki w Two Words 2 w trybie multiplayer, kiedy to przyrównując inne klasy do czarodzieja, to wypadały one bardzo mdławo. Seria Two Words jednak nie łączyła w sobie cech Gothica. Postać czasem na siłę próbowała być zabawna, co w połączeniu z jakże drętwym dubbingiem było to naprawdę żałosne. Klimat też nie odpowiadał temu gothicowemu, choć trzeba przyznać, że studio Reality Pump przy Two Words 2 potrafiło stworzyć naprawdę ładne krainy, które choć niektórym nie odpowiadały, to były dosyć interesujące. Własne rozwiązania nie przynosiły pożądanego efektu, co debalansowało rozgrywkę, a świat przedstawiony razem z problemami mieszkańców były dosyć naciągane. Fabuła także nie była ciekawa, jak mam być szczery, to w drugiej odsłonie po prostu zapomniałem, o co chodzi. Robiłem wątki poboczne, otwarty świat nie potrafił jednak napędzić fabuły, co było odwrotnością Gothica, który przez podzielenie na rozdziały umiejętnie napędzał świat, a wątki poboczne były wsparciem dla ciekawej i interesującej fabuły. Two Words chyba najwięcej miała wspólnego z Gothiciem 3 ze względu na misję, bo zdecydowana większość opierała się na PPP, czyli przynieś, podaj, pozamiataj. Nie tylko Two Words zresztą jest marketingowo przyrównywany do Gothica, bo Gridfall także, co można zaobserwować po materiałach skłaniających się ku recenzji na YouTubie. Gridfall przyrównywany do Gothica jest nie bez powodu, gdyż wiele osób zwraca uwagę na to, w jakim klimacie utrzymana jest gra. Idąc za tym, to czy każda gra Dark Hero Low Fantasy ma w sobie cząstkę Gothica? No, moim zdaniem absolutnie nie, ale wiadomo, że jak damy Gothic w nazwie, to będzie więcej odsłon pod naszymi artykułami. Twórcy Gridfalla sami nie przyznają się do czerpania pomysłów z Gothica, lecz trzeba przyznać, że klimat Low Fantasy, umiejętnie ograniczonego świata i nie tak niskiego progu wejścia, mogą nam przypominać stare czasy studia Piranha Bytes i ich dzieł.
Ciekawym elementem jednak są gry mobilne, bo zazwyczaj kojarzą mi się one z masą reklam i mikropłatności. To interesującym tytułem jest gra Pain, dostępna do pobrania na Androida w cenie 13 zł. Twórcy tej gry otwarcie przyznają się do nawiązań z Gothica, co zresztą doskonale widać już po pierwszych minutach gry. Na swoim telefonie miałem już parę gier gotiko-podobnych, które na swój nieudolny sposób były platformowymi klonami Gothica, czego przykładem może być darmowa, pełna reklam gra Arnalia, która choć ciekawa, to źle przetłumaczona, nasiąknięta reklamami i grafikami żywcem wyjętymi z Gothica. Jednak Pain taki nie jest. Aby to potwierdzić, to kupiłem i zagrałem. Przede wszystkim gra nie jest Gothiciem, jednak czuć bardzo mocną inspirację. Grafika low poly nie oddaje mroku Gothica, jednak jest przyjemna i surowa. Jest to jedna z tych gier, które się z nami nie pieszczą. Dopiero po dwóch zgonach rozszyfrowałem system walki, choć jeszcze mam problem z systemem płynnego poruszania się przez względy na potrzebę obracania kamerą i biegania w jednym czasie. Nie jestem aż tak doświadczonym androidziarzem. Nabierałem się jak dziecko, kiedy to goniony na początku gry przez wilka, chciałem podbiec do ludzi, aby mi pomogli. Okazało się, że to były gobliny, które mnie po prostu dobiły. W grze jest podział na dwie frakcje, do których można dołączyć, ale nie ma klas. Jednak dołączając do jednej z dwóch frakcji, możemy specjalizować się w walce jedną ręką lub magią, albo do drugiej w walce dwuręcznej i łukach. Podobnie jak w samym Gothicu, gdyż dołączając do straży, celujemy w walkę jednoręczną i rozwój kuszy, a na farmie Onara nastawiani jesteśmy pod walkę bronią dwuręczną i nauce strzelania z łuku, co jest interesującą mechaniką, którą spotkałem tylko i właśnie w Gothicu. System rozwoju również jest gothicowy, za zdobywanie poziomu otrzymujemy punkty nauki, za które możemy rozwijać interesujące nas umiejętności. Pain to chyba najbardziej gothicowa gra na telefon, gdzie doskonale się odnajduje oldschoolowy gracz Gothica. Każdy zaznajomiony z trzema częściami gier z serii Gothic szybko rozszyfruje mechaniki gry i prawa, jakie tą grą rządzą. Grę tworzy jeden deweloper, o nazwie Just Stazy. Osobiście w planie mam poświęcenie tej grze więcej czasu i może kiedyś zrobię coś o niej dedykowanego. Przede wszystkim, pomijając gry szachowe, to chyba jedyna gra, za którą zapłaciłem raz i nie dostaję na głowę dziesiątek reklam, co jest jak najbardziej w porządku. Zwłaszcza w świecie tych nowoczesnych gier mobilnych nasiąkniętych mikropłatnościami i reklamami. Jako że producent tej gry to jest początkujący twórca, to stale się uczy, a w przyszłości w planie jest stworzenie kontynuacji pierwszej odsłony gry Pain. Choć gra ma mało pobrań, nieco ponad 1000, to opinie ma bardzo dobre i sam jak najbardziej mogę polecić, jeśli szukacie interesującej gry na Androida w mocnym klimacie i inspirowanym światem Gothica. Pójdziemy dalej. Ciekawą grą powiązaną trochę z Gothiciem jest nowa gra o nazwie The Last Oricru, która była prezentowana w internecie jako, uwaga, czeski Gothic. Jak sobie myślę, to chyba każda nowa gra RPG jest nazywana hucznie Gothiciem, co z jednej strony jest zabiegiem promocji swojego materiału, ale w tym przypadku tytuły te znajdują realne potwierdzenie u samych producentów. Czeski producent Gold Knights łączy klimat średniowiecznego low fantasy z science fiction. Polskie artykuły internetowe jednak wskazują na to, że gra The Last Oricru to czeski Gothic ze względu na toporność. Czasopismo Gry Online pisze, iż gra ta to czeski Gothic za sprawą, cytuję, dość dyskusyjnej jakości animacji i ogólnie wykonania technicznego, obok jednoczesnej obietnicy wielkiej RPGowej przygody. Spider's Web w swojej recenzji o tytule The Last Oricru to Gothic zszyty z Dark Souls, wyszła Kaszana, piszą kwestii głównego bohatera, cytuję. Z perspektywy narracji i fabuły główny bohater zachowuje się jak nastolatek z dostępem do internetu. Próbuje być zabawny i cięty, ale wychodzi to okropnie nienaturalnie. W podsumowaniu także wskazuję na to, że połączenie action RPG Gothica z grą typu Souls-like, mimo dużych chęci i zamiarów, wyszło mocno przeciętnie. Z kolei czasopismo Antiweb w recenzji The Last Oricru mówi, cytuję, od całości bije klimat Gothica. Jak niektórzy to pokochają, to dla mnie jest to główny element, który zdradza, że jest to AA. Widać tutaj pewne niedociągnięcia i swego rodzaju toporność, która co prawda nie wpływa w znacznym stopniu na jakość rozgrywki, ale summa summarum przeszkadza i wpływa na odbiór całej gry. Vladimir Gerzl, jeden z twórców tej gry, mówi: Gothic to tylko jedna z wielu inspiracji. W mechanikach walki na pewno wzorowaliśmy się na Soulsach, a pozostałe rzeczy to mieszanka własnych pomysłów z tymi z wielu innych gier. Alex i Gothic były jednymi z nich.
Celem było zrobienie ciekawego RPG dla fanów dzieł Piranii, Spidersów, CD Projektu i wielu innych znanych RPGów. Moim zamierzeniem było tak naprawdę przybliżyć grę w stylu Soulsów wszystkim tym, którzy na co dzień nie grają w tego typu produkcje. Chciałem połączyć te dwa gatunki, Souls-like'i i klasyczne RPG. Na koniec trzeba sobie też odpowiedzieć na pytanie, jakiego nie zadałem celowo na początku materiału. Co Gothic miał w sobie najbardziej wyjątkowego? Poczucie nostalgii, jaką pałamy do gry z dzieciństwa, potrafi przyćmić faktyczne i realne mocne strony. Oczywiście Gothic powstawał w ciekawych czasach. Były to bowiem czasy przede wszystkim szybkiego rozwoju gier komputerowych. W latach 90. rządziły oczywiście gry strategiczne, gry fabularne z rzutem izometrycznym, shootery, a także gry RPG w 2D. W odpowiedzi na mocne strony Gothica trzeba szukać w pierwszych recenzjach tej gry zaraz po jej wydaniu. Recenzenci jednak zwracali uwagę na ładną grafikę, która w tamtych czasach była w stanie umieścić się w niemal topce gier RPG. Starannie dopracowany świat, a przede wszystkim skondensowany i pozbawiony ekranów ładowania, interesującą historię oraz przede wszystkim sztuczną inteligencję. Postacie bowiem reagowały na kradzież, wchodzenie do chat, skradanie się i bójki. Gothic nie zachował się jako gra ze specjalną mechaniką, która byłaby implementowana w innych grach. Postrzegany jako świetny i ponadczasowy klimat tej gry był jednak wyznacznikiem dla innych studiów, które chciały zachwycić urokiem świata wykreowanego na potrzeby wirtualnej przygody. Teza, jaką sobie postawiłem przed stworzeniem scenariusza, była taka: co, kto i kiedy inspirował się Gothiciem, tworząc swoje gry? Podawałem przykłady gier, które otwarcie mówiły o inspiracjach gier studia Piranha Bytes, The Last Oricru, Wiedźmin, Farathan Pain. Warto wspomnieć, że Gothic, oceniany jako ponadczasowy w naszym kraju, stał się niejako wyznacznikiem jakości dla innych produkcji. Od premiery Gothica minęły ponad 2 dekady. W międzyczasie rynek gier uległ drastycznej zmianie. Tytuły popularne 20 lat temu tylko spoglądają zza zakurzonych półek i odkopywane są raz na czas, jak Syberia, Twierdza Stronghold czy Icewind. Każda gra swego czasu przecierała szlaki dla nowych produkcji i tylko część gier, które powstawały obecnie, są postrzegane jako te kultowe, które staną się później inspiracjami dla nowych produkcji, które pragną powtórzyć sukces poprzedniczek. Zapewne, jak mniemam, za 20 lat o grach z przełomu wieku niewielu wspomni. Ale za to gry powstające teraz będą uważane za te klasyczne. Pewnie jest dużo więcej gier, które inspirowały się takim Gothiciem pod wieloma względami. A mówią to mniej lub bardziej otwarcie, bo Gothic stał się solidną cegłą w budowaniu gier RPG w Europie.